Witam, dziś pokażę Wam, jak uruchomić opcję CMD, a tak naprawdę to ta stara funkcja MS-DOS na Windows 10. Nie ma takiej dodatkowej jakiejś ikony, trzeba to zrobić takim mini sposobem, bardzo prostym zresztą. Klikamy tutaj na wyszukiwanie, w lewym rogu, wpisujemy CMD. Widzicie, Enter i już mamy, jak widzicie, to co trzeba. Można wpisać na przykład konfigurację. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że pomogłem. Star TV. Najważniejsze jest to, żeby to było prosto pokazane. Dziękuję.